Halo, cześć, witajcie, tu znowu Rufek, witam was w kolejnym odcinku z Terrarii, co się nagrywa, tak, co się powinno nagrywać. Wracamy sobie do gry, mamy zarąbisty bumerang, w którym będziemy mogli sobie rozwalić naszego fioletowego glutka, który jest śmieciem i nas w ostatnim odcinku zabił. I teraz prawie też by nas pewnie zabił. I co ja miałem w ogóle robić, to ja nie wiem, jak się mapę odpalało w Terrarii? M, okej. Okay. Widzę, że... Czemu gaj tam... Nie, no trendy debil, miałeś... Muszę te domki zawsze rozwalać, te pomieszczenia w drzewach, bo potem nam się NPC tam wprowadzają. Przeszliśmy znacznie mniej w prawą stronę, także wyruszmy sobie dzisiaj, nie wiem, w prawą stronę, po prostu może coś nowego odkryjemy. Mam nadzieję, że w jakiejś skrzynce znajdziemy buty Hermesa, bo bez butów Hermesa to się chodzi po prostu tragicznie wolno. Naprawdę, buty Hermesa to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka na samym początku gry nam się trafić może. Także ja bardzo na to liczę. Wy mi powiedzieliście, że pingwinek wcale z modów nie jest, że pingwinek w normalnej Terrarii też jest. Tylko jest na niego mała szansa, czy coś takiego. Także i tak mamy farta, że nam się pingwinek trafił. No nie, może już w tym odcinku coś nowego z tych modów uda nam się ogarnąć. Ja teraz zrobię tak, że jak umrę, jak będę szedł tutaj w prawą stronę, to po prostu jak się pojawimy na środku mapy, zrobimy sobie w tym miejscu domek. Jak już zrobimy domek, zrobimy sobie kowadło i tak dalej. Znaczy, że coś nowego będziemy zrobić mogli. Nie wiem czemu, tylko jakieś ścięcia mam takie. Czy to się nagrywa, że ja mam takie ścięcia? No, no dobrze się nagrywa. Nie wiem czemu mam takie ścięcia. Terraria ma zbyt wymagającą grafikę możliwe dla mojego komputera. Dobra, tu wszędzie byliśmy. Jak ja żem tu przeszedł? A, nie przeszedłem, bo ja już... Żem się zwinął pod ziemię. No dobra, to my sobie przejdziemy przez biom zimowy, znając życie. Niestety na biomie zimowym łatwo jest o jakiś silniejszy przeciwników i no pewnie dużo się tutaj... Długo nie przeżyje na tym biomie zimowym, niestety. Ale może się uda, jak ja nie lubię tych lodowych glutków. Ale przecież nie, te lodowe glutki są jeszcze... Okej, what the fuck? Beta Wolf, jakiś nowy przeciwnik. Więcej, więcej wilków. Nie, to mi się nie podoba już. Ile ich tu jest? Ja tu umrę zaraz. Tamten ze wyskoczył daleko, niech wyskakuje. O, ja mam różdżkę! Ja mam różdżkę, mogę ich różdżką zabijać. Nic im nie zrobię tą różdżką, ale... Jezu, ale ona nic nie robi. 45 punktów zdrowia! Ona ich podpala. Także różdżka jest dobra do podpalania. Na chwilę, ale podpala. Ta... nie idziemy na biom zimowy raczej. Co to za chore gówno jest ci przeciwnicy? Ja tu nie dam rady, nie ma szans, ja tu umrę zaraz jak ciota. Dobra, robimy sobie domek na środku mapy, ja mam to gdzieś i tak się akurat noc robi, także akurat na noc będziemy już raczej w domku sobie siedzieć. Nie będę musiał się martwić z tymi przeciwnikami głupimi. Ale co to jest za chore gówno ten Beta Wolf, serio? Ja nie mam szans w ogóle czegoś takiego rozwalić. Jak on mi zadaje 50 punktów zdrowia, a go bije przez wieki. Muszę czym prędzej jakieś lepsze bronie znaleźć. O, slime'a to ja mogę bić z kill-offa. Kill-off to jest dobra broń początkowa. Jak nie mamy broadsworda, to kill-off jest 5 razy lepszy od tego shortsworda, który mamy dostępny, serio. No bo... To bije praktycznie tyle samo. A bije 3 razy łatwiej. O, masakra, jak ja mam walczyć bez broni tutaj, to ja nie wiem. Glutki się... A, dobra, glutki też się da podpalić, to dobrze. Myślałem, że już się glutków podpalić nie da. Ja nie zrobię domku, bo mi glutki nie pozwolą. Przecież to jest żart jakiś. No, ja masakra, ja już się tutaj zakopuję. No nie. Chciałem rozwalić to drzewo i... postawić już bloczki pierwsze, ale no nie mogę, bo są glutki, które mnie zaraz zabiją. Dobra. Ja już stawiam sobie domek, ja mam to gdzieś. Odgradzam się od tu wszelkiego zła. Auta jakieś dzisiaj znowu jeżdżą i mam nadzieję, że tego tak bardzo aż nie słychać. Ten zoom było słychać, ale nie aż tak. Myślałem, że będzie bardziej go słychać, jeśli nie jest aż tak źle. Czy ja mam w ogóle bloczki dirtu gdzieś? Tu są bloczki dirtu, dobra. No i dobra, musimy sobie zrobić podstawowe rzeczy. Workbench. Blood Moon?
Żart. Ze trzecią noc chyba już mam Blood Moona. Dobra, ale jestem już zakopany, także nic mi się raczej nie stanie. Masakra. Ale śmiechowo, już od razu mam Blood Moona. Mogę tak naprawdę tych przeciwników trochę pofarmić. Undead Warrior, 180 zdrowia. No to jest chore. Rybka, przywołaj mi pingwina, bo bez pingwina się czuję trochę słabo. Wooden Shield, mogę sobie tarczę zrobić? Plus jeden defa, a gdzie to sobie zakładam? Jako akcesorium, okej. Ale śmieszne. Akcesorium tarczę mam, dobra. Jojo, o, za pomocą jojo ich będę mógł wszystkich rozwalić. Zróbmy sobie jojo. Daybluma wywalę i zróbmy tak, wskoczę na to, rozwalę to. I jojo, leci do akcji. O masakra. Ale to nic nie robi. To ledwo w ogóle przechodzi przez to. To uderza trzy razy, już mi się cofa do ręki. To nie jest terrarian, którym mogę nieskończenie wstrzymać. O masakra. No tym już więcej robię. Albo tą różdżką. O, różdżką to już super, jak ich podpalę. Mega kasę z nich dostanę. Nadrobię tą kasę, którą straciłem. Ile ty masz zdrowia? 150, Boże. Ale oni mają zdrowia chore ilości. Czemu te glutki w ogóle się świecą? Możliwe, że glutki też są jakieś silniejsze podczas Blood Moonu, nie wiem. Dobra, wiecie co, nie będę się na razie tym zajmował, bo to milion lat będzie trwało. Wezmę sobie skrzynkę, tu położę. Skrzynka może będzie na jakieś podstawowe materiały. Rudy, na rudy to będzie skrzynka, o. O, i mogę sobie od razu piecyk zrobić. Świetna sprawa, zróbmy piecyk. Workbench przeniosę sobie trochę, a wiecie co? Wszystko chcę mieć obok siebie. Workbench tu. Piecyk tu. Wszystko obok tej skrzynki. No i dobra, róbmy sobie... O, jeszcze kowadło, dobra, kowadło też sobie zrobimy. Oczywiście. Iron bary, tego milion zrobię, bo mam bardzo dużo irona. Zróbmy sobie inne też bryłki. Platynową, o, dużo tego zrobiłem. Z tungstenu również dużo. A czy mogę scyny też zrobić? Wydaje mi się, że trochę cyny zgarnąłem. Tak, scyny też mogę zrobić. Również zarąbiście dużo. Quickstack, jakieś szapki były. Dobra, teraz rudę przekładamy. Ale mam jakiś, nie wiem, nos dzisiaj zatkany. Jak mi się trudno mówi. No i dobra, zróbmy sobie jakieś podstawowe w końcu narzędzia, bo ja bez tych broni lepszych to ja tutaj dużo nie dam rady. Tin Shield, Iron Shield, jakieś lepsze tarcze mogę robić, widzę. Charcoal? Po co mi w ogóle węgiel drzewny? Aglet mogę zrobić, jak ja pamiętam, jak Agletu szukałem w tamtej serii, mogę Aglet teraz zrobić, dzięki Bogu. Za tą skrzynkę mogę zrobić? A, z platyny, okej. No dobra, podstawowe rzeczy. Z Irona wszystko będę robił prawdopodobnie, bo Irona mam najwięcej i Irona może mi starczy, nie starczy mi na cały set, masakra. Platyny mi na żadną rzecz nie starczy, tak samo tungstenu, a szkoda, bo z platyny bym sobie zrobił broadsworda. Iron shortsword, no nie wiem, zrobimy sobie iron broadsword, znacznie lepsza broń jak ta nasza, wywalimy to, to jest zupełnie niepotrzebne. Zrobię sobie również łuk, łuk też się może przydać, na jakiś większy zasięg, sądzę, że lepszy będzie od bumerangu. Bumerang sobie wywal. Dobra, będę trzymał bumerang na razie, przez jakiś tam czas. Jeden flare gun. Do skrzyni zaraz schowam inne i zróbmy właśnie inną skrzynię. Zróbmy złotą skrzynię na razie. Albo nie, złotej skrzyni nie chcę robić, bo nie chcę platyny marnować. Zróbmy zwykłą skrzynię, to chyba muszę mieć łańcuch z tego, co ja pamiętam dobrze. Czy wy widzicie gdzieś skrzynię, bo ja nie. Oprócz tej oczywiście. Tu jest, dobra. Nie musiałem mieć żadnego łańcucha. I tu całe wszystkie śmieci schowajmy, co jest zupełnie mi niepotrzebne. Drugi flare gun, to większość tych rzeczy prawdopodobnie po prostu będzie szła na sprzedaż. Ja na razie tu biorę, no bo nie chcę tego wywalać, wolę mimo wszystko tą kasę mieć później. Przestańcie drzeć japę i chodźcie tu, zabiję was. Dobra, nic wam nie zrobię, ale mniejsza z tym. Tu mam jeszcze jakieś rudy, coś ciekawego, coś drogiego, bo tutaj będą te ważniejsze rzeczy. Pamiętam, że jeszcze miałem trochę topazu, ale nie wiem, gdzie ten topaz jest. Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia, nie widzę topazu. Nie topaz, tylko ametyst miałem, super, ametyst tutaj jest. I tu wszystkie śmieci, tak jak mówiłem, to co jest zupełnie mi na razie niepotrzebne, które prawdopodobnie będę wykorzystywał sobie później, nawet all potion sobie wykorzystamy, żeby lepiej widzieć. Jakieś bloczki głupie, to jest do wywalenia. Mam nadzieję, że mi starczy. Lazy Copper Pickaxe w ogóle biłem beznadziejnym tym
kilowkiem, o tym nie wiedziałem. Dobra, jak na razie wszystko. Resztę będę uprzątał później i zróbmy sobie lepsze narzędzia, te ironowe, bo przed chwilą je wywaliłem. Z tinu to nie. Iron pickaxe i iron axe. Dobra. Może nam starczy na jakąś zbroję, na zrobienie kawałka zbroi chociaż. Starczy nam na zrobienie klaty. Dobra, zróbmy klatę. Zawsze trochę łatwiej będzie. No i dobra, zrobienia domku tak naprawdę wszystko. Teraz możemy znowu ruszać świat i szukać innych rzeczy. Nie widzę sensu tak naprawdę teraz zostania tutaj. Wszystko sobie wezmę na ulubione, żeby mi nie znikało, nie ruszało się. Altem to oczywiście się robi, jakbyście nie wiedzieli. Nawet trochę mam strzał. Czy muszę robić więcej? Jak się robi strzały w ogóle? No mogę sobie dorobić trochę. Dużo ich nie będę miał, ale zawsze trochę więcej. To w ogóle do nich nie dolatuje praktycznie. Nie wiem, czy powinienem uciekać teraz, czy lepiej nie ryzykować. Wow, ale to jest szybkie. Light Iron Pickaxe. A, ładny trafił się modyfikator na nasz kill off. Szybciej będziemy z tego atakować. 15% speeda, świetna sprawa. Z tego się jaram. Niestety nie zmienili i broadswordem nadal muszę klikać. Nie podoba mi się niestety. Ale chyba byłoby za łatwo, jakbym broadswordem nie musiał klikać i za każdym razem by atakował. Boże święty, jak oni biją! Ekspert nie jest dla mnie. Ekspert mode nie jest dla mnie. Ja to już widzę. No masakra. Ale to będzie sieka na ekspert modzie. Jak ja tu będę umierał jak ciota. Dobra, ale z takim ekspertem może mi się uda przejść przez biom zimowy, tam gdzie zginęliśmy od beta wolfów. Ale na razie nie mam jak stąd w ogóle wyjść. Nie, no tego tu jest za dużo, oni są za silni. Jaki oni mają zasięg? Oni mają większy zasięg ode mnie! To jest nie fair. To jest tak bardzo nie fair. Masakra to jest. Dobra, pojawimy się tu za momencik. No i oni wracają. Nie, nie wracajcie, nie chcę was tutaj. O, masakra, tu zaraz umrę znowu. Jestem zakopany. Jakiś rycerz. 320 zdrowia! Na początku gry mamy gościa, który ma więcej zdrowia jak przeciwnicy na hard modzie. Co to jest? Blood Moon Warrior, jakieś 300 zdrowia. Boże, niech to się skończy. Ja nie chcę już mieć expert moda. Nie Blood Moon, czemu w drugą noc się trafił Blood Moon? Tam drugą, trzecią, nie wiem sam. Co tu jest za jakiś przeciwnik dziwny? Undead Warrior. No, ja się pojawiam i umieram. To jest nie fair. Co to jest? Jakieś szkielety w tych... w bluzach. Osiedlowi gangsterzy. Dobra, uciekamy stąd. Ja tu z nikim nie walczę, bo to jest za trudne. O. Przeszedłem znowu daleko. Co jest? Niech to się skończy. Nie chcę już mieć tego. Dobra, w końcu. Niech się skończy noc. Ja już Blood Moona nie chcę. Oni będą do mnie szli. Tak. I oni mnie zabiją jeszcze. Zobaczycie to. Mieczem nie mam co bić takich, bo nie mają większy zasięg ode mnie jak chcą. Jak mnie czasem zaatakują. Dobra, w końcu to się skończyło. O masakra. Niech ktoś zliczy pod koniec odcinka, ile razy w tym odcinku umarłem i niech napisze w komentarzu. Jestem ciekawy. Ale to jest masakra, granie na tym expert modzie, naprawdę. Mogę sobie tą tarczę z tinu zrobić tam z Irona, ona by mi jeszcze troszkę zwiększyła defense. Nie o wiele, ale zawsze coś. Ten łuk to jest teraz moja najlepsza broń, on bije 5 razy więcej obrażeń jak ten boomerang bił. Ale on mało odpycha przeciwników, to jest najgorsze. Coś co... O! Suspicious looking present. Nie mogę tego użyć. Muszę mieć chyba wolny domek. Bo to według opisu pozwala elfowi się wprowadzić. Ciekawe. Tego nie widziałem w normalnej grze. Jestem pewny, że tego nie ma w normalnej grze.
Także teraz jak będziemy się teleportowali do naszego domku, czyli tak w skrócie po prostu umrzemy następnym razem, to może zrobię po prostu nowy domek i w tym nowym domku może się wprowadzi elf. Nie, masa nowych NPC-tów jest tutaj do wprowadzania się ogólnie. Oprócz elfa, jakaś tam masa naprawdę tych nowych NPC-tów będzie. Także tych domków trochę narobić będę musiał. No i nie wiem, jakie te domki robić. Jak oglądaliście moją poprzednią serię, no to wiecie, że ja, jeżeli chodzi o tworzenie samych domków, to jakimś specjalnym artystą nie jestem. No i raczej w tej serii również nie będę starał się tego robić, bo to po prostu za dużo czasu zajmuje. Chyba że to będę robił po odcinku, na przykład nie po odcinku, tylko poza odcinkiem, żeby czasu na odcinku nie zajmować dużo. I jest korupcja, w której prawdopodobnie zaraz umrzemy. Korupcja nie jest miła, niestety. Nie, nie! Jak on przeszedł? Omega Wolf, to jest w ogóle już jakiś silniejszy. Tamten był beta. Wolfpet, co to jest? Materiał. To ja chcę Guida, a Guide mi powie, co ja z tego będę mógł zrobić. Muszę domek Guida przenieść tutaj. Nie, nie zrzuć mnie! Dobra, kolejną mam skórę wilka. I już nie mam platform. Tu będzie masa rzeczy, przy których będę musiał korzystać niestety z Guida. Bez Guida to ja nic nie będę wiedział. No bo Guide oczywiście po prostu, wiecie, wsadzę do niego materiał, on mi powie, co ja będę z tego mógł sobie zrobić. A tak to no zanim bym cokolwiek znalazł, to masakra. Nie wiem, może jakieś akcesorium się z tego robi, coś co zwiększa defa, albo jakąś zbroję. Czemu ty pływasz? Umrzyj. Zgiń, a nie umrzyj. Znowu od ciebie wyleciała skóra? Nie, z tego nie wyleciała. Możliwe, że jest mała szansa i mi się pofarciło, że mam już dwie, mam taką nadzieję. Nie cieszę się, że przeszedłem w stronę korupcji. Lepiej chyba było, jakbym poszedł w lewą stronę. Korupcja jest bardzo niemiła. Czemu ja cię w ogóle nie odpycham? To jest najgorsze, że ja tych przeciwników w ogóle nie odpycham. W normalnej terrarii ja zawsze tych przeciwników odpychałem na po prostu kilometr. A wydaje mi się, że na hard modzie oni mają zmniejszony knockback. No i na dodatek łuk to nie jest broń, która ma jakiś wielki knockback. Nie, to już trzecia skóra, natomiast musi być jakaś duża szansa. Wątpię, żeby coś ciekawego się z tego robiło, jak tak często leci. Ale miejmy nadzieję, może coś fajnego się trafi. To będzie jedna z tych pierwszych nowych rzeczy, tak naprawdę, jakie możemy dostać. Także ja tam już się nie mogę doczekać. Niech coś dobrego się trafi, naprawdę. Ale lag był, o masakra. Ja potrzebuję czegoś dobrego tak mocno, naprawdę. Jakiejś dobrej broni, bo bez dobrej broni to sobie nie dam rady przeciwko tym przeciwnikom na expert modzie, szczególnie, że to jest właśnie expert mod. Bardzo dużo wody i to jeszcze tej zimnej klamie slowuje. Muszę zrobić sobie masę platform. Ja wiem, co by mi się mega przydało. Wyrzutnia śnieżek. To jest jedna z najlepszych broni, jakie możemy dostać ogólnie. Ja zawsze tak lubiłem tą wyrzutnię śnieżek, ona była taka świetna. Ona było mega prosto, bo wystarczyło, że zgarnęliśmy sobie trochę bloczków śniegu i tak naprawdę już mieliśmy milion śnieżek. A sama zadawała naprawdę bardzo dużo obrażenia. Czemu oni się pojawiają pode mną? Nie, nie chcę umrzeć. Dobra, tym odpycham wystarczająco mocno, żeby do mnie... Dobra, zmieniam zdanie. A, już do mnie niestety przychodzą. Ale oni nie pływają. Skoro nie pływają, to czemu się pojawili pod wodą? Muszę go zabić, zanim mi zabraknie powietrza. Tu już jest pustynia cała w korupcji, to mi się nie podoba. Pustynia powinna być w korupcji dopiero na hard modzie. Serio, wyrzutnia śnieżek jest tak 5 razy lepsza od... No super. Od łuku. Dobra, ja wiecie co, ja robię sobie parę domków teraz. Nie wiem, może coś ciekawego będzie, jakiś nowy NPC. Ten Guide niech się w końcu wprowadzi do nas, a nie tam do tego drzewa zasranego. Nie, tu będzie grobów, to jest w ogóle chore.
wszystkie groby do wywalenia. Nikt nie widział, że ja umarłem. Dwie pary drzwi sobie zrobimy. Ale mały to będzie domek, ale no to jest na razie taka prowizorka, ja może poza odcinkiem to będę ulepszał, no ja muszę mieć na razie po prostu jakąkolwiek możliwość na nowego NPC-ta. Jezu, jak ten kilow jest zarąbisty, ja go będę używał zamiast miecza. On jest tak szybki. No patrzcie na to, on jest genialny, on jest lepszy od miecza. Serio, jest lepszy od miecza. Dobra, zróbmy sobie tu platformę jakieś. Nie, tu. Poczwórną platformę, niech wszystko będzie tam parzyście, ładnie i tak dalej. A was muszę odgrodzić, żebyście mi już tu nie wchodzili. Nie, mam nadzieję, że taki domek wystarczy, że to jest, wiecie, optymalna wielkość, że nie musi mieć... Nie, no to jest za małe. To jest za małe, zdecydowanie. Chociaż coś takiego zróbmy, no. Ja nie mam jeszcze na dodatek drewna żadnego. Ojej, no to trochę będę musiał ścinać niestety tego drewna. Unhappy Iron Axe, to znaczy, że on jest jakiś niefajny. Minus 11% speed, nie, no to nie używamy go, zróbmy sobie nowy. Bo ten to jest beznadziejny, ja nim będę ścinał latami. Zwykły Iron Axe, no znacznie lepszy od tego, co mamy. Przyspieszymy sobie trochę pracę. No masę drewna na początku będę potrzebował, żeby zrobić cokolwiek, jeżeli chodzi o domek. No i na razie mówię, najbardziej mi zależy na tym gajdzie, a później ten elf. Chociaż może na samym początku tego elfa wprowadzę, jeśli jest możliwość. Ja jeszcze będę musiał ściany robić, kurde, ile na to będzie drewna szło. Masakra, nie mam tyle w ogóle materiałów. Dobra, zróbmy sobie te podstawowe rzeczy, czyli po kolei będę musiał drzwi mieć, będę musiał mieć krzesło oraz będę musiał mieć stolik. Jest stolik, no i krzesło, dobra. Teraz oświetlenie i jeszcze ścianę niestety trzeba zrobić. Mega dużo na to będzie szło niestety materiałów. Mega dużo drewna na to będzie szło. Zamknijmy sobie to i kontrol włączony. Jak ja mogłem kiedyś stawiać ścianę bez kontrola, naprawdę? To było takie biedne, jak ja mogłem tą ścianę stawiać. Czy jak włączę prezent, to się, nie wiem... Co ja z tym muszę zrobić? Suspicious looking present. No, klikam prawie wszystkie myszy, ale nie działa. Guide, chodź tutaj. A teraz sprawmy, żeby guide się tu pojawił. Czyli musimy wyjść tutaj z... poza ekran. Minimapa chyba go nie może widzieć. Czy już się guide wprowadził? Nie, nadal jest tam. Dobra, przejdę tu i jak się nie wróci, no to będę wkurzony. Miejmy nadzieję, że się wprowadził. Zaraz chwila prawdy. Nie ma go. Co za śmieć, głupi, no. Dobra, zróbmy drugi domek. I ten domek prawdopodobnie również będę musiał wydłużyć sobie. Będzie zbyt mały, zdecydowanie za mały. Tam wydłużyłem o 2 z 2. Tak chyba wydłużyłem. Wydaje mi się, że to są równe teraz. Nie, ten jest większy. Teraz jest taki sam. Jack the Archer. To jest coś nowego, nie było takiego NPC-ta. Wiecie co, zanim ten domek zrobię, to ja muszę tamten zastalany domek w drzewie zlikwidować, bo mi non stop będą NPC-ci przychodzić właśnie tam, a ja nie chcę tam mieć NPC-tów. Jak chcę NPC-tów mieć tutaj? No prawie mogę iść do przodu i bić glutka. Jakiś tam postęp jest. A, no i właśnie, mi się ciągle zapomina. Jak lubicie serię z Terrarii i moje odcinki, możecie sobie łapkę w górę, bo mnie tym wspieracie. Ciągle zapominam o tym mówić na początku odcinka, no. Mega dużo to jest cyny, ale ta cyna raczej mnie nie obchodzi jakoś specjalnie. Szkoda, że żadnej platyny nie znalazłem. Z platyny jakbym miał teraz miecz, no to tym już jakoś bym mógł bić. Platynowy miecz jest całkiem w całkiem nawet, na sam taki początek gry. No ten ironowy taki jest średni. Jak sami widzicie, no serio, według mnie lepszy jest ten... Kilof po prostu, bo on zarąbiście szybko bija, co najważniejsze jak dla mnie.
Mogę po prostu go trzymać i on sam ciągle, wiecie, nim wymachuje. Nie muszę klikać non stop, co jest świetne. No ale obrażeń to ja dużych tego nie robię. Mega zarąbiście trudno jest walczyć z takimi przeciwnikami na takich nierównych powierzchniach, na pochyłościach. Nie mogę ich trafiać, przez to mam za mały miecz, no to jest żart. Ilość tych sępów. Dobra, dobra, dam se radę. Mieczyk jest, kurde. Jaki mieczyk? Łuk jest zarąbisty. Tak naprawdę to nie, ale tam. Niech tu tylko nie wyjdzie taka wielka ważka. Z tych takich dziur zawsze wychodzą takie wielkie ważki, które mają milion zdrowia jak na początek gry i są mega trudne. Ale nie wyszła, także ja się cieszę. I idźmy sobie do tego drzewa zasalanego, żeby w końcu tam zlikwidować ten domek, to po pierwsze. A po drugie, przejdźmy się po prostu trochę dalej. I jak przejdziemy się trochę dalej, no nie, może coś odkryjemy, a jak nic nie odkryjemy, to po prostu umrzemy i się teleportujemy do bazy. Muszę czym prędzej odkryć Magic Mirror, ale póki nie ma Magic Mirror, to prawdopodobnie będę po prostu umierał i tracił kasę, niestety. Tu są mega duże drzewa, w porównaniu do tych, które mam pod bazą. One są na tyle duże, że znacznie bardziej się je opłaca po prostu ściąć. Z tamtych dostaję po 20 drewna, z tych dostaję po 40, no. Także różnica jest. Nie wiem, czemu takie ciągle przycięcia są takie delikatne w tej terrarii. I idziemy do Jacka the Archera. I guide w ogóle, czemu ty się jeszcze tam nie przesunąłeś? To ja nie wiem, crafting. Jakiś materiał miałem, z tego coś mogę zrobić? Nie. Gdzieś tu miałem materiał, o, wolf pelty. Wolf co? Wow! Zwiększone obrażenia od minionków. Zwiększone obrażenia od minionków. Wolfpelt Alpha Claw. Czyli muszę mieć jeszcze jakieś szpony tych wilków, rozumiem, że one też lecą. Alpha Claw, no. Kurde, ale to jest świetne, to mega dużo defa daje w porównaniu z tym, co ja mam. Wolf Claws. To są, a, to są obrażenia, to jest broń do bicia z bliska. Hunting Bow, Boreal Wood. Ale super, 16 obrażeń, 8, no to jest znacznie większe od tego mojego. Ej, zaraz idziemy farmić te wolf pelty, bo z tego coś dobrego może wylecieć. A tutaj rozwalimy sobie domek, bo to jest skurzające. Siema Jack, co ty masz do sprzedania? Archer Glove, zwiększone obrażenia zasięgowe o 5%, nie za dużo. Crossbow. Jakiś tam łuczek ma, ale za jeden golda. Ja nie mam tyle kasy, stary, jestem biedakiem. O masakra, wypłata z YouTube'a jeszcze nie przyszła. Ej, może mnie na to będzie stać. Flergan mogę sprzedać, drugi mam flergan w bazie. Dobra, możemy tak zrobić. O, jeszcze nawet takie dobre się trafiło, niby, nie? Dobra, i mamy jakiś tam lepszy łuczek. To tak po prostej leci, no to no, nawet okej. Okay. Niech se będzie. Mogę u ciebie kupić jeszcze te strzały, one są tanie, nie? No, one bardzo tanie są. Kupię ich tak trochę więcej. Nie ma co marnować materiałów na to. Jack się stąd wyprowadzi zaraz pewnie, no bo już nie ma tutaj domku, w którym mógłby zostać niestety. Ale sobie zaraz drugi domek zrobimy. Oczywiście w bazie, ale tu są te zarąbiście duże drzewa, ja będę ścinał. To jest znacznie bardziej opłacalne jak ścinanie tych drzew u mnie pod domkiem. Dobra, ostatnie i lecimy dalej. I idzie jakiś kurde rycerz znowu. To mi się zupełnie nie podoba. Mogę trzymać to, nie muszę klikać, ale dobra, to jest bardzo fajna broń jednak. A jak będę sobie dawał radę z tym? No, tak średnio, z tego znacznie więcej obrażeń zadaje. Ile ty masz zdrowia w ogóle? 320 zdrowia! No to jest chore jak dla mnie, 320 zdrowia, żeby mieli przeciwnicy. Ale to odpycha dobrze w porównaniu z tamtym łukiem. Dobra, czyli jest znacznie lepsza ta... Ten... crossbow to nie jest łuk, tylko... Boże, kusza, o, ta kusza jest 5 razy lepsza. Cieszę się, że ją kupiłem. Ale teraz już wiem też, na co musimy iść, żeby coś fajnego dostać. Będziemy farmić te wolf pelty i wolf clawy. Nie wiem, żaden wolf clawy mi jeszcze nie wyleciał. To pewnie znacznie rzadziej leci. Ale te wolf pelty czas całkiem spoko lecą z tych wilków. Także nie powinno być jakichś większych problemów. Ale zarąbiście ciemno tu jest ogólnie w nocy. Niestety nie mam jeszcze żadnego źródła, jeżeli chodzi o... Co to jest?
Jakie to jest szybkie, mało ma zdrowia, ale jakie to jest szybkie. Na razie tacy nowi przeciwnicy bardzo standardowi. Jakieś tam zombie bez głowy, które zasuwa szybko. Jakieś tam, o, widzicie, Undead Warriory. Zarobiście dużo zdrowia, to ma serio. I tak mniej jak ten Zombie Knight, który ma chore ilości zdrowia. No 320 zdrowia na początku gry. Jak serio, jak wtedy na normal modzie wchodziłem w... jak to się nazywało? Nie normal mod, tylko właśnie to drugie. Hard moda, o. Jak wchodziłem w hard moda i tam taki Possessed Knight, czy jakoś tak to się nazywało, miało 300 zdrowia i to był jeden z pierwszych przeciwników na hard modzie. Ale jak ja wtedy miałem rzeczy. Dobra, tu mamy dżunglę, może coś ciekawego tu w tej dżungli znajdziemy. Raczej wątpię, w dżungli raczej ciekawych rzeczy się nie znajduje, natomiast przeciwnicy są zarąbiście silni zazwyczaj. Zaraz tu umrę, znając życie. Gówno tu widać, serio. Ja muszę czym prędzej znaleźć sobie jakiegoś peta, który mi będzie mi dawał jakiekolwiek światło. Bo bez światła trochę trudno się w tą terrarię gra. Wy macie trochę jaśniej, wy tą gamę macie zwiększoną. Tu jest też korupcja bez jaj. Wy tą gamę macie zwiększoną, także wy tam coś powinniście widzieć. Natomiast ja to no, gówno widzę. Nie mam tu żadnej podki, która mi rozświetla nic. Nie, nie mam raczej, niestety. Dobra, wiecie co? Jak tu jest korupcja, tam dalej iść tak to nie chcę. Po prostu mogę sobie umrzeć. Jak wezmę w rękę te silver coiny, wydaje mi się, że ich nie stracę. Stracę je i tak, fuck, no nie. 3/4 coiny stracę. Kiedyś to tak działało, że jak trzymało się kasę, to się jej nie traciło. Niestety teraz chyba to zmienili i się tak i tak traci. No szkoda. Ale dobra, zacznijmy budowę nowego domku. Chociaż wiecie co? Tak naprawdę. Po co ja to mam robić na odcinku? I tak teraz odcinek trwa wystarczająco długo. Zróbmy tak, ja poza odcinkiem postaram się zrobić tak ze 4 domki, takie bardzo proste jak na razie, no mówię. Ja no, chcę czym prędzej mieć NPC-tów, a bo nie mam żadnych tak naprawdę fajnych rzeczy, może od nich jakieś nowe fajne rzeczy będą. Tak jak na przykład z tego Jacka dał nam zarąbistą kuszę. 50 punktów obrażeń. Undead Warrior kolejny, nie, może coś ciekawego z nich wyleci, zręczycie to nie. Może mówię, jakąś fajną broń dostaniemy, jakąś fajną zbroję. O, coś wyleciało, Broken Invert Shield, coś takiego. Materiał, o, to jest materiał, co mogę z tego zrobić? Invar Bar. Broken Invar Shield. Invar Bary mogę z tego zrobić, rozumiem, tak? Tak, mogę Invar Bary zrobić z tego. A co mogę zrobić z tych Invar Barów? No już coś ciekawego. To jest lepsze od Irona, ale to jest chyba taki poziom raczej tungstenowy z tego co ja widzę. Headgear. Wow, widzę, że są różne jakieś rzeczy, takie różne rodzaje zbroi nawet. Invar Hammer. To takie nic ciekawego, to jest po prostu poziom tungstenu z tego co ja widzę, ale no fajnie, że można dostać ten metal no, z głupich zombiaków. Dobra, wiecie co, jak na razie i tak ten odcinek się przedłuża. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, ja poza odcinkiem zrobię sobie parę tych domków. Jak wam odcinek się podobał, możecie sobie łapkę w górę subskrybować, a my się widzimy w następnym już jutro o godzinie 15. Trzymajcie się i cześć!